Już prezes składa zaspokaja ślub. Tylko na poziomie około 50% składanych wniosków. Ale pieniądze to jedno. Druga rzecz, która wyłania się z tych słów, które pani wypowiedziała, to jest no, coś, co chyba można opisać jako pewnego rodzaju bałagan kompetencyjny. Dokładnie. I niezależnie od tego, jak to będzie działało na poziomie samorządowym, mówię w tej chwili o tym instrumencie wsparcia, jakim jest koordynator, który będzie asystentem rodziny w tym programie, który w tej chwili został uchwalony, to na poziomie centralnym takiej koordynacji brakuje. Niestety w naszym kraju cały czas mamy do czynienia z ryczałtowością i pewne zadania realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki. Każdy po kawałku, a właściwie należałoby mówić o bardzo ścisłym odseparowaniu dysk kartowym. I oczekiwanie środowiska jest takie, że rodzic, który ma dziecko niepełnosprawne, nawet jeśli jest dziecko dorosłe, nie będzie musiał sam rozpoznawać, gdzie udać się po jaki rodzaj wsparcia, tylko że ktoś to będzie koordynował. Takim przykładem, który dla mnie jest szczególnie jaskrawy, jest na przykład dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. To jest finanse finansowane z NFZ-u. To są te osłabione firmy homajskie dla osób, które są tam testowane. I teraz rodzic, którego dziecko wymaga kompensowania powyżej 3 roku życia, on oprócz tego, że może dostać refundację na pewne rzeczy, pewne przedmioty właśnie pomocnicze, może dostać z NFZ-u, to jeszcze może się ubiegać o dodatkową, nie są wyższą jeszcze kwotę, ale to idzie ze środków Petronu przez powiatowe centrum. Rodzice wiedzą o tym doskonale, samorządy też o tym wiedzą, samorządy się starają życzliwie traktować tych rodziców i przynajmniej zapewnić o składanie tych wniosków pod jednym dachem. Ale to pokazuje, jaki jest bałagan kompetencyjny. Należałoby tak skonstruować rozwiązania instytucjonalne, żeby na szczeblu rządu koordynowała to jedna jednostka. Taką jednostką mógłby być pełnomocny rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Różne są przytaczane powody. Kiedyś część osób myślała, że to dlatego, że nawet powstawały specjalne projekty ustaw, które niestety nie udały nigdy świata dziennego, że to dlatego, że on jest umocowany pod premierem. Moim zdaniem, gdyby był pod premierem, to nie byłoby to zmieniało i nie jest to konieczne, bo ważniejsza sprawą jest to, żeby ten urzędnik, który jest w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, żeby jego kompetencje obejmowały możliwość wpływania na to, co się dzieje w innych resortach. Autonomia wiąże się z tym, że nadzór nad tymi ustawami, które są ustawami w tej chwili bardzo ciekawymi, bo one idą międzyresortowo. To nie tylko kwestia międzyresortowych zespołów, ale też międzyresortowych rozwiązań. Powiem też, że na przykład był świetny program. W 2005 roku był taki program, który miał bardzo skomplikowaną nazwę i on funkcjonuje w świadomości społecznej pod nazwą WWKSP. To była wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością. I ten program zakładał finansowanie z dwóch różnych skarbów. I poszedł jako pilotaż i był nieprawdopodobnie skuteczny w rehabilitacji właśnie młodych dzieci. Że pełną polskie ambasady na całym świecie. Ale był tylko pilotażem i to jest naszą bolączką. My ciągle robimy pilotaże, piszemy rekomendacje. Bardzo wiele pilotaży było zrobionych w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Są znakomite rekomendacje w Ministerstwie Rozwoju, które się uginają pod raportami z ewaluacji. Są nieuznane, tak naprawdę są i czekają. Wszystko na realizację. Mnóstwo prac na ustawie. Jest mnóstwo oszacowań kosztów tego, tych nieszczelności w systemie. Wojna na karnistrę. Koszta, to porozmawiajmy o pieniądzach. Tutaj kilka kwot padnie. Co mówisz? A ciebie co rozumiesz? Ile mniej więcej, dosyć zabawne były przekaz dnia, który słyszałem w zeszłym tygodniu. Takie szacunki robiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w poprzedniej kadencji pod wpływem protestów sejmowych rodziców. Ale te koszty, które były wtedy wyliczone, obejmowały również takie formy niezwykle kosztowne, jak domy pomocy społecznej. Kilka to też forma pomocy, ale niepotrzebna. Tutaj zupełnie niepotrzebnie wydajemy na przykład 3 000, 3 500 na jedną osobę w domu pomocy społecznej. Płacą to gminy. Niestety po 2004 roku płacą to gminy w znacznej części, bo oczywiście najpierw ma zapłacić ta osoba, potem jej rodzina, której często nie ma, a potem gmina. I gminy się uginają pod tym ciężarem w ciągu 3-4 lat. I to się działo już po tym, jak jest w tej chwili taka tendencja, i Unia Europejska nas z tego też trochę rozlicza, żeby iść w kierunku tak zwanej deinstytucjonalizacji, czyli zamiast środków całodobowych, takich przeopiekowanych o charakterze instytucji totalnej, żeby tworzyć małe formy mieszkaniowe. Ja bym też wolała mieszkać, gdyby
nie domagała mieszkać zamiast 100-osobowym domu pomocy społecznej, nawet o bardzo wysokich standardach, wolałabym mieszkać w klasycznym osiedlu, w zwykłym mieszkaniu, gdzie miałabym wsparcie na przykład w prowadzeniu gospodarstwa domowego, tak? Część osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną nie może mieszkać sama, żeby ich ludzie nie zapłacą rachunków i natychmiast wtedy wpadają w długi. Nie sądzę, dlatego że ta osoba wtedy mieszka w otwartym środowisku. Szacunki, które były prowadzone przez organizacje pozarządowe i również rekomendacje z projektów, które dotyczyły mieszkalnictwa wspomaganego czy chronionego, one wskazują, że to są koszty niższe. Co prawda nie jest to wielokrotność tej kwoty, która idzie na domy pomocy społecznej, ale w przypadku niektórych niepełnosprawności może to być obniżone o połowę. Ale po mistrzowsku żaba, ulubione danie Francuzów, żaba w naszym polskim bochenku. Już nie żury, teraz jeżyn nie jedzą na widelce. Ale mnie w swojej wypowiedzi ucieszyło. Takie rozwiązania są w Polsce jedno. Praktykowane w mniejszych miejscowościach. Natomiast moim zdaniem nie należałoby takiego getta tworzyć, bo osobne mieszkania, osobna forma szczególnie kiedy względem takim infrastrukturalnym jest potrzebna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, z autyzmem, one nie potrzebują mieszkań w Polsce. W tej chwili troszeczkę niejasne są przepisy co do tworzenia mieszkań chronionych. Na przykład niepotrzebnie jest tak skomplikowane rozporządzenie, że część samorządów myśli, że właśnie muszą to być mieszkania bez barier. A tymczasem one nie muszą być bez barier. Można dla tworzeń kategorii osób wykorzystać zwykłe zasoby komunalne. To są czasem mieszkania do remontu, czasem w starym budownictwie, czasem o dużym naprawie, których miasta nie mają prawnego. Przeciwnikom, że on tutaj wcale nie był rozdołowy się ten polski rząd, wreszcie nasz narodowy, on rozgrywa cały świat, nie widzi się tego. Znaczy cały świat nie widzi tego, ale właśnie to znaczy, że tak dobrze rozgrywa. Być może, bo z tym Obamą też zrobili co chcieli, jak on tutaj był na tym szczycie NATO. Po prostu wyszło na nasze, czyli że w Polsce jest wielka demokracja, Jarosław Kaczyński tylko to z wypowiedzi Obamy, jak pamiętamy, zapamiętał. Natomiast ja się boję o tą władzę, bo pojutrze może się okazać, że wyrośnie ale osoba na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, ona wypada już z tej kolekcji. Była taka historia z Warszawy, że pan się spędzał na 40-letni, chciał się uniezależnić od mamy i dostać mieszkanie komunalne. Gdyby był zdrowym człowiekiem, ustawiłby się w kolejce mieszkaniowej i w końcu ta kolejka po 10-7 latach by do niego doszła. A tymczasem urzędnik już na etapie składania wniosku powiedział, ale jak pan będzie mieszkał tam? No i rzeczywiście ta osoba nawet w momencie, kiedy dostała klucze do mieszkania, nie poradzi sobie sama. Więc jest ten element racjonalności, ale jaka to jest dyskryminacja? Dlatego naszym zdaniem należałoby po pierwsze wdrażać natychmiast decyzje opiekuńcze dla takich osób, czyli w pakiecie, sprzedawać mieszkanie w pakiecie z opieką. Po drugie, lepsze jest mieszkanie grupowe, ponieważ te osoby często nie zakładają rodzin, a marzą o życiu w małej grupie. To są często takie przyjaźnie rówieśnicze, jeszcze z czasów szkoły. Na przykład 5-osobowa grupa osób, którzy spędzają na tych lekką niepełnosprawnością intelektualną, czy autystów dobrze funkcjonujących. Ona mogłaby mieszkać w otwartym środowisku. Kryzys przysięgowy, on powie, że właściwie to nie chce przysięgać, sam się wycofa, albo jedna strona by działania, ale on mówił coś takiego, on mówił, a kto wam, on kiedyś powiedział coś takiego, a skąd wy wiecie, że jak ja zostanę wybrany ten reprezentant BN, że już mogę się wycofać, powiedział coś, bo jeżeli prawdą jest, ale na poziom systemowy jakoś nie możemy się z tym polegać. Gdzieś tam za tym stoją siły Putina, który próbuje zdestabilizować największą demokrację na świecie, to cóż bardziej zdestabilizuje tą demokrację, jak nie człowiek, który został wybrany na prezydenta, ale nie został zaprzysiężony. Amerykanie będą nacy i bezbronni w takiej sytuacji. Na to pytanie nie zna odpowiedzi nikt i nawet ośmielę się przypuszczać, że rząd również nie zna odpowiedzi na to pytanie, ponieważ podstawową bolączką przy planowaniu jakiejkolwiek polityki publicznej wobec osób niepełnosprawnych w naszym kraju jest brak danych. Nikt w Polsce nie wie, ile jest osób niepełnosprawnością. Nikt nie dysponuje żadną bazą danych. Małe sprostowanie do posła Dajciunka Piotrowicza, jednak ja tutaj to za okiem upieram się, żeby tak właśnie go nazywać Dajciunka, bo on sławił się tym, że bronił proboszcza Stylawylata, który był oskarżony o molestowanie seksualne, bo wtedy prokuratorem Bałkrękowym. Na konferencji prasowej tłumaczył zachowanie, ale lekceważące zachowania oskarżonego, jeszcze nie oskarżonego, podejrzanego wtedy księdza. Określa też stopień niepełnosprawności, tam są kody jednostek chorobowych. A drugie orzeczenie jest wystawiane w drugiej orzeczeniu, wystawiane przez ZUS i inne instytucje ubezpieczeniowe i one dotyczą stwierdzenia niezdolności do pracy częściowej albo całkowitej. I dlatego czytam, że
zrobić najciągle. Się ksiądz do przodąc moich żon pozowyboi piszczy ojojoj. Gdzieś w jednym miejscu zebrać i po prostu policzyć. No, dokumenty jest więcej, bo to jest jedną z takich instytucji największą. Oprócz tego mamy KRUS i oprócz tego mamy jeszcze systemy branżowe. Natomiast problem polega na tym, że w przypadku powiatowych orzeczeń nie ma jednej bazy, gdzie one wszystkie byłyby zewidencjonowane. Jest bardzo archaiczny elektroniczny system krajowy, który takie dane wpisuje na bieżąco w stosunku do tych osób, które są na bieżąco orzekane, natomiast to jest gromadzone od kilku lat. Natomiast nie ma możliwości stwierdzenia, ile osób legitymuje się aktualnie. Jest fala nienawiści, hejtu. A gdyby po prostu dał się wybrać, upokorzył tego Komorowskiego nieszczęsnego, ale nie, się nie zaprzysiąg, to mielibyśmy samo dobro, moglibyśmy o nim mówić po prostu. Powiem tak, żeby zracjonalizować politykę, być może nie musiałby nic zapytać. Odpowiednie dokalibrowanie tego wsparcia jest. Ale dwa lata temu przygotowałam taką analizę, obliczyłam tylko, ile środków brakuje w przekronie. Na rehabilitację społeczną i zawodową i to jest okrągły miliard złotych. Czyli to jest dodatkowe 20% do budżetu po prostu. Ale to nie jest gigantyczna kwota. Święto Niepodległości. Patrząc na budżet państwa. Nie jest gigantyczna, ale to słyszę, że przy tych wydatkach budżetowych, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, z tych różnych programów rodzinnych, niestety ta kwota jest znacząca i raczej rząd w tej chwili szuka oszczędności. Na program ten, który przedstawia ustawą za życiem, tą pierwszą ustawą, bo oczekujemy jeszcze następnego końca roku, na ten program zgodnie z tym, co mówił pan minister Michałkiewicz, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, alokacja wynosi 160 milionów złotych, 170 bodajże. Z tego część jest oczywiście na ten program 4 tysiące, a część jest na asystentów. Więc te pieniądze się znalazły w tej chwili bardzo szybko, w ciągu 3-4 tygodni i one są wpisane już do przyszłego rocznego budżetu. Natomiast na bardziej rozbudowany program nie wiemy, jakie środki są potrzebne. Nie wiemy. No to w takim razie panie, jeszcze nie są takie duże, ale nie, widzisz, ambasador potrafili podpalić, ale nie podpalić. No może była jakaś bagatelizuje. Aż tak daleko nie pozwolę się. Na pewno pochód tych tam narodowców i na ziółki będzie wielkim sukcesem, bo nie wiem, czy widzieliście publikacje w prasie mówiące o tym, że to PiS im na różne sposoby, czy też pisowscy posłowie i działacze finansują im włącznie z dowózką ten marsz. Ale skoro studenci mają zniżki na kolej, to dlaczego narodowcy nie mają mieć zniżek na Marsz Niepodległości? To znaczy, może są prywatne inicjatywy, czy to są tak partyjne, posłowie tłumaczą, że nie, że to są ich prywatne inicjatywy, że oni im udostępniają biuro poselskie tak z dobrego serca, że im dają pieniądze, ale własne, prywatne pieniądze. Jak ale racje kupują sobie sami. No, tak. Czyli to jest podstawowa broń. Bo można się odrzucić te pieniądze, ale sami. Tak, transparenty też sami mamy. To po to, by było silniej, a nie na odwrót. W Eurobanku doskonale to rozumiemy. Dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać, bez zwiększania swoich rat. Budowanie udzielenie tego marszu i jego frekwencyjnego ewentualnie, czy wspomaganie finansowe należy w ogóle, bo lat, w tym możliwość otrzymania należy, czy jest w interesie PiS-u, no. Znaczy jest tam na pewno taka frakcja związana z moim ulubionym ministrem prawdopodobnie, która chce się bardzo mocno z tą młodzieżą zbliżać. I zdaje się, że spoiwem ideologicznym tutaj jest lefebryzm, ponieważ okazuje się, że nie rozpoczynajmy tego wątku. Teraz informacje w nich wracamy. Połączenie. Znowu poważyłem rękę. To wszystko z klamki. Gdybyś miał test pod dwójnym szkłem, to byś się nie odważył. Marzenie. Marzenie za grosze. To proste szklanki termiczne Spiegelau. Możesz nie pić za grosze. Rób zakupy w Krokowce i zbieraj znaczki. A teraz koncentrum do kuchania Silan. 2 litry. Tylko 9,88. 100 kropka. Zakupy jak spłatka. Mediamarkt ma 18 lat, też masz czasem 18 lat. Teraz w Mediamarkt dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7. Komputer Kia
Nano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt.pl. Nie czekaj. Zamów taksówkę przez aplikację MyTaxi. Zainstaluj ją na swoim smartfonie. Dodaj kartę płatniczą. A do końca listopada za każdy kurs w Warszawie, Krakowie i Trójmieście zapłacisz 50% ceny. Już teraz przesiądź się na MyTaxi i płać połowę. Szczegóły MyTaxi. Polsce zależy na wspieraniu uchodźców przebywających na Bliskim Wschodzie, powiedział przedstawiciel Wirgany, prezydent Andrzej Duda. Działamy zarówno poprzez polską placówkę dyplomatyczną, jak i poprzez członek organizacji pozarządowych Caritas Polska, Fundacja Wolna Syria. Zdaniem naukowców są globalne rekordy gorąca, bo tak stać się nową normalną dla naszego kraju. Polskim Radiu 24. Już w ten wtorek ostatnia prosta wyścigu, Adrian Makaczyk, skoczaniec Kozakowski. Przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczący wyboru do prezesa jest zgodny z ustawą zasadniczą. Orzeczni sędziowie Trybunału rozpatrywany przepis dotyczył powoływania prezesa i jego prezesa Trybunału jest przed błędem. Pośród trzech kandydatów przedstawiane są przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę wniosków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Nie w pełnym składzie, jak planował Rana, a w składzie pięcioosobowym. To efekt protestu trzech sędziów, którzy nie wyszli na salę rozpraw. Wreszcie Solidarności z sędziami nie dopuszczono do orzekania przez prezesa Trybunału Andrzeja Wyszyńskiego. Prezes Rzepliński ocenił, że sędziowie, którzy odmówili udziału w dzisiejszym posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, złamali konstytucję. Rzepliński był pytany przez dziennikarzy o ewentualne konsekwencje wobec sędziów. Nie wyjaśnił, czy za nie będzie wyciągnięty. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, listopada, 16.01. Prawnicy mają jednak poważne wątpliwości, czy prezes mógł w tej sprawie zmienić stan sędziowski. Ksenia Moszka. Sędzia, prawnicy uważają, że decyzja profesora Andrzeja Rzepińskiego jest co najmniej pochopna. Jak tłumaczy konstytucjonalista dr Mariusz Widziński, na mocy wyroku z marca w sprawie minimalnego orzekania w sprawie Trybunału to 11 sędziów, dlatego tej Proces ekshumacji rozpocznie się po zamknięciu wzgórza Wawelskiego, mówi proboszcz katedry na Wawelu.
ksiądz Zdzisław Sochacki. W tym szczególnym akcentem obchodów będzie akcja Zakaz Światła Wolności, która odbędzie się 13 grudnia o godzinie 19.30 i do której zaprasza jeszcze na Skowronek z Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej. Chcemy przypomnieć wyjątkowy i zupełnie no taki spektakularny, ale po prostu na arenie międzynarodowej zostaną przewiezione do Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Jeśli wszystkie wymagane badania zostaną przeprowadzone zgodnie z planem, ponowne pochówek odbędzie się po 4 dniach. Zgodnie z życzeniem rodziny uroczystość będzie miała prywatny charakter. Na znak, że Solidarność nie została rozbita przez no, własny rząd, tak, przez rząd Wojciecha Jaruzelskiego, że cały świat nie wiadomo jeszcze, czy w uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda z Krakowa Polina Nawrocka. Organizacje pracodawców protestują w sprawie rządowego programu Za życiem. Pracodawcy piszą do szefowej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarza, ta z Kolei wysyła pismo do premier Beaty Szydło. A wśród zarzutów to, że rząd całkowicie pominął etap konsultacji społecznych podczas tworzenia uchwalonego już przez Sejm programu. Agnieszka Rogal. Szefowa Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz w swoim piśmie do premier Beaty Szydło pisze wprost, że brak konsultacji społecznych w sprawie programu Za życiem to kolejny sygnał naruszania zasad prowadzenia dialogu społecznego przez rząd. Organizacje pracodawców protestują z kolei przeciwko wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Pracy na wypłaty dla asystentów rodziny. To sposób na szukanie pieniędzy, których nie ma, komentuje Janusz Jankowiak z Polskiej Rady Biznesu. No właśnie tak zawsze jest, jak się wdraża takie rozwiązanie. Później w drugim kroku się tych pieniędzy szuka, prawda? I szuka się je dokładnie właśnie w ten sposób. Ale zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego Fundusz Pracy może zasilić finansowo program Za życiem z uwagi na niskie bezrobocie w Polsce. A więc w Funduszu Pracy na pewno mniej środków będzie potrzebne na tradycyjne formy zmniejszania zapobiegania bezrobocia. Według wstępnych szacunków kompleksowy program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, który ma być uchwalony do końca grudnia, ma kosztować około 400 milionów złotych. Agnieszka Rogal, TKP. Komisja Europejska skrytykowała decyzję polskich władz o podniesieniu z 6 do 7 lat wieku rozpoczynania obowiązkowej nauki w szkole. W swoim najnowszym raporcie o systemach edukacji w Unii komisja podkreśla, że decyzja władz w Warszawie nie jest zgodna z wynikami międzynarodowych badań. Obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków został zniesiony w grudniu ubiegłego roku. Słuchasz informacji TOK FM. Niech jeszcze apel władz Katowic do mieszkańców, by reagowali na potrzeby bezdomnych. Maciej Stachula z Katowickiego Urzędu Miasta przypomina, że noce są coraz chłodniejsze, telefon do Straży Miejskiej czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może uratować komuś życie. Przejść bezdomny z domu odczuwa utratę poczucia godności, chcą się prosić o pomoc, więc apelujemy do wszystkich mieszkańców Katowic, jeśli zauważą takie sytuacje, żeby jak najszybciej dzwonili. Pracownicy OPS-u i Straży Miejskiej przed nią sprawdzają miejsca, w których są bezdomni i namawiają ich na korzystanie z noclegowni. Najbliższa noc będzie już mroźna. Szczegóły za chwilę. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Pogoda. Na północy, wschodzie, w centrum i na Dolnym Śląsku. Wieczorem i w nocy synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg na zachodzie i Podkarpaciu następuje. Wyjątkowo śliskie mogą być drogi Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Podlasia, gdzie możliwy jest jedno-dwustopniowy mróz. Na wybrzeżu nocą 0, a na Dolnym Śląsku do plus 2 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pogodzenia domoślicznego. Według prokuratury to on stał za zorganizowaniem werbowania do pracy w agencji nie tylko Polek, a także kobiety z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Wenezueli. I wróciliśmy w tym samym składzie Sławomir Piasecki. Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że Polsce zależy na wspieraniu osób przebywających na Bliskim Wschodzie. A propos marsza niepodległości, chcę was zapytać, czy obserwujecie podobnie jak ja, że chyba nam się prezydentów podzielił w ostatnich 10 dniach jest tam, że wraz z królem Abdullahem II godzili się, że kluczem do zażegnania kryzysu migracyjnego jest zakończenie wojny w Syrii i dlatego Polska angażuje się w pomoc dla uchodźców bezpośrednio na Bliskim Wschodzie. Działamy zarówno poprzez Polską pozarządowych, to przede wszystkim Caritas Polska, to także Fundacja Wolna Syria. Szczerski mówił o darach, jakie para prezydencka przekazała około 800 uchodźców. Nie ma nic, jest to udzielały, jest ona oczywiście.
oczywiście udzielana. No wiesz, na 19 śrybę, wiesz. Podoba, ale przy tej okazji powiem, że mi się podoba ten kierunek. No ale w tej zachęcie to będzie gdzie po lewej stronie na prawie 1,5 miliona uchodźców. I zadzierzga. No ja już nie wiem, ale jak to prezydent do Jordanii. Moskwa oskarżana to o agresywność. Za chwilę już takie mamy sygnały z pracy, że Jordania będzie w jednym przeciwko. No to na razie, no bo chciałam się spytać, czy może Polskie Morze to może bardzo podoba. On nie jest tam na tej Wilczej 60. Tam jest taka galeria, a jakaś tapka idzie po tyczynku. Polska Morze nie ma dostępu do Jordania, to zresztą też nie. Tak, ale to są szczuki. No to pójdziemy dalej. Znaczy, że nie jest na tej Wilczej 60, wiesz? No rozumiem. On zaraz tu pójdzie spać, bo jak chce, że on chce, to kolejny raz je przychodzi. I tego, ja sobie potem jest wyjdę. A on już chce spać, to nikt nie mówi, bo to niepewne jest, wiesz? To jest na pytania, co tej zapytania będzie. Dodam też, że zwiększenie obecności wojskowej na to... Ale jak się wleci ostatnimi razem, zachęcie to jak było? Chociaż niedaleko agresywny charakter. Moskwa, macie. Słuchaj, ja ci coś powiem. To teraz ona nie robi na te karteczki, zachęcie, bo ona się boi. Bo teraz już wiesz, że swoje mieszkania rozdawali, już ta Gronkiewicz podpadła, na kwyli złodziei i tak samo tymi bankietami na karteczki ze swoim koleżanką, znajomym i one teraz się już boją te wydówki. Nie ta wróbeczka i Morawiec podkreśla jednak, że głosowanie za oceanem nie spędza nikomu z Moskwy. A ty byłeś? To moim pójdzie dalej. Bezpiecznych aktywów. Czy ciebie satysfakcjonuje polska polityka zagraniczna? Ani jedno, ani drugie aktywo nie drużeje. Och, ale jak nie, że jest taka czarna, ona jest... Gwiazda, bo to ona ma nazwisko, jak obserwujemy nieco większą nerwowość. Natomiast po wynikach... No to wiesz, to jeszcze tam do tej kronikarni to gadać się kręci. Zobacz, widzisz? Ja wiem, która. Jest jakaś Dunikowska, czy jak ona się ma na nas? Jestem przed amerykańskim głosowaniem główne indeksy na warszawskim. Ja wiem takiego Dubeczka, ja wiem, ja wiem. Ona już któryś raz tam tej karteczki rozdaje, dlatego też ludzie mądrzy to tam nawet nie. Rzeczywiście Tomek słusznie zwrócił uwagę, że albo Polska, albo zagraniczna, a on jest ministerstwa zagraniczne, czy nie Polski. Tak, to by znaczyło, że jeden jest taki tylko za nami. No czyli co, to na razie. Zeszły rok był najgorętszy w okresie Rosji, ale za 10 lat temperatury z roku 2015 prawdopodobnie nie będą uchodziły za wyjątkowe. No teraz, to jest jednak świat nie ograniczy drastycznie emisji dwutlenku węgla. Badacze z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego. Jako przykład naukowcy podają tak zwane ciepłe lato, okres rekordowo gorący lekki lata temu, kiedy to podczas niemal 50-stopniowych upałów ucierpieli mieszkańcy Australii. Polskę za grat. W przyszłych wydatach takie fale gorące mogą być na porządku dziennym, ostrzegają autorzy analizy Rafał Mokciuk, Polskie Radio. Amerykę na płótnach Boba Dylana można oglądać w Dylantycznej Gorze, a na nim obrazy był wernisaż. Ucieczka od kraju dziennika. Tam jest takie wernisaże, są byle jakie, bo tam może być jedna rzeźba. Ale wiesz, ta wiadomeczka, ona jest, ty musisz zapisać córką jakiegoś wywiadu. Jak ona się tam nazywa? I ona miała... Dla Polskiego Radia Adam Dobrowski. Myślę, bo mieliśmy Marek Sierowski powiedział, żebym się przestał wkładać polityczne potencje, tak? Nie możesz pójść tutaj? Ja pomyślałem, no wiesz, jak to zrobić, żeby się wczuć, żeby po prostu jednak jakoś być, wejść z kłem i wybrać drogę, być i tu. Nie, pomyślałem, że wiesz, jak to jest, muza nie wybiera. W pewnym momencie po prostu poczułem, że muszę napisać PiS-u. I napisałem go, mało znała piosenkę. Jeszcze nie puszczali do tej pory. Prawie raz ją przeczytam. Tu ci dam tę książkę, że się mam z tyłu bardzo.
Dzisiaj to fajne, ale nie wyszło odwiedzić. Ale przecież temperatura na ogół od 5 do 10 Publikować wyroki, które decydowały o tym, żeby nie publikować. Odliczy tego, co dzisiaj orzeł Trybunał, mogłaby zmienić zdanie. Z kolei wnioskodawcy nie mogą być zadowoleni z tego, jak ten wyrok tutaj Trybunał dzisiejszy wygląda. Znaczy, ja nie mam żadnej wątpliwości, że PiS po stronie PiS-u nie ma żadnej innej woli niż kolejne atakowanie Trybunału Konstytucyjnego. PiS chciałby, żeby wyroki Trybunału albo w ogóle nie zapadały, albo były pisane na nowo wrotki. No, przykładem, panie redaktor, tego może być to, że pan dzisiejszego orzeczenia w odniesieniu do procedury wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego
Czeszka zapowiedziała, że w trybie Sejmie mamy kolejną ustawę, która reguluje dokładnie ten sam okres. Więc jeżeli tutaj ja nie widzę żadnej możliwości ze strony PiS-u wykazania dobrej woli i zaprzestania tych ataków na Trybunał Konstytucyjny, wręcz odwrotnie, myślę, że kończy stracą taką decydującą fazę i widać to było po bezprecedensowym ustawie zgłosowaniu tak sędzi Trybunału Konstytucyjnego, który odmówił wykonania swoich konstytucyjnych obowiązków, głównego obowiązku, jakim jest obowiązek orzekania. To jest sytuacja, w której trzeba powiedzieć tak. Ja sobie wywinąłem, że istniały jest prezydent Andrzej Duda, który nie przyjął się podania od trzech prawidłowo wybranych narzuca na Trybunał Konstytucja i ustawa przede wszystkim, że z tego drugiego lista. Wielu konstytucjonalistów twierdzi, że proces jest złamał prawo. Decydują o tym, że pięcioosobowy skład będzie orzekał w sprawie wniosku o zgodność ustawy z Konstytucją w sprawie trybu wyboru prezesa. To bardzo dobry wniosek. Mamy taką sytuację, że obowiązek orzekający zakłada na Trybunał Konstytucyjny. Natomiast obowiązek orzekania, wydawania orzeczeń co do zgodności ustawy to jest obowiązek konstytucyjny. Więc tutaj jakby mamy jasną hierarchię norm. Trybunały są związane z konstytucją i w takich wyjątkowych sytuacjach sama pani redaktor przyzna, że i tak to jest wyjątkowa sytuacja, w tym zawodzie odmawiają wykonywania swojego podstawowego obowiązku, jakim jest orzekanie, właśnie mogą skorzystać z tego i w ten sposób wykonać swoje konstytucyjne uprawnienie, właściwie obowiązek orzekania zgodności z konstytucją, jak i pełne, że do tych terminów odnosiła się do komisjonalnych, a także Trybunał Konstytucyjny w tym orzekaniu marcowym z 9 marca 2016 roku i mówi, że Trybunał broniąc właśnie to, żeby akty prawne, które wychodzą z polskiego parlamentu, zawsze były zgodne z konstytucją, czyli zawsze nie realizowały tego interesu partyjnego, ale zawsze ten interes partyjny był poddany ochronie, ocenie pod względem zgodności z ochroną praw i wolności obywatelskich. Stworzono cały mechanizm Trybunał Media, Trybunałowi Konstytucyjnemu realizować przede wszystkim swoje podstawowe konstytucyjne obowiązki. Pani poseł, ale Trybunał był tutaj niedawno. Podważył kilka jej zapisów, ale nie podważył zapisu, który mówi o tym, żeby właśnie Rada Dotycząca Trybunału na zasadzie Trybunału Konstytucyjnego orzekać w pełnym składzie. I dzisiaj profesor Rzepiński, prezes Trybunału, stał w opozycji do... Patrycja Wanat, zapraszam, zaczynamy od Katowic, gdzie trwa 18. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej i Interpretacji. Dziś wieczorem w programie Punkt Zero Łaskawy Teatru Prowizorium z Lublina w reżyserii Janusza Oplińskiego, a jutro prosto z Teatru Muzycznego w Gdyni Kumer Mus, czyli o tym, jak świętej panience Broda rosła w reżyserii Agaty Dudy Gracz. Nowością w tym roku są młode interpretacje.
mówił Łukasz Kołębasiak z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Po raz pierwszy właśnie w tej edycji młodzi reżyserzy będą startować we własnym osobnym konkursie i tam wiele bardzo ciekawych, spektakli młodych ludzi, chociażby Torki z Górnego Śląska, Aliny Moś-Kerger. Spektakl Krzemicka Krew Aliny Moś-Kerger już jutro w Pałacu Młodzieży. Fotograf Ryszarda Chorowica we Wrocławiu. Wystawę znajdziemy w Hydropolis, czyli Wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej. To 17 zdjęć, na których artysta przedstawia zabytkowe budowle MWiK. Fotografię obejrzał Przemysł Alfozowski. Prace eksponowane w zabytkowym budynku MWiK, w którym mieści się dzisiaj Hydropolis, wykonano dwa lata temu m.in. w wieży ciśnień, przepompowni Świątniki czy przepompowni Stary Port. Bohaterami zdjęć oprócz wnętrz wodociągów są też zwierzęta, mówi artysta. Chodzi o kontrast pomiędzy maszyną, pomiędzy wnętrzami przemysłowymi, że wspólną giętką organiczną. Wystawa potrwa do końca stycznia. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, TOK FM. Pisarka Katarzyna Bonda i reżyser Maciej Pieprzyca będą gośćmi spotkania z cyklu Viva l'Arte. Będą rozmawiać o kryminale jako o dziele literackim i filmowym. Na czym polega fenomen jego popularności? Spotkanie jutro o 19 w Teatrze Kolegium Memorium w Warszawie. Wstęp wolny. Kolejne informacje na antenie Radio TOK FM o 16.40. Zapraszam. Pogoda. Wieczorem i w nocy będzie śmiało chmuro lokalnie, zwłaszcza na północy, wschodzie, w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu na zachodzie i Podkarpaciu, możliwe mgły. Jedno dwustopniowy mróz na Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu. Zero na Wybrzeżu, plus jeden na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, do plus dwóch na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Oznaczałoby tak naprawdę, mogłoby oznaczać paraliżowanie działań Trybunału Konstytucyjnego w celu niedbałych firmów, sugeruje pani redaktor, tylko na nieograniczony okres czasu. Więc tu Trybunał wolny swoją podstawową obowiązek, jakimś zadaniem zgodności z ustawą Konstytucją, stanę na wysokości tego zadania, odwołał się bezpośrednio do zapisów Konstytucji, które dają możliwość orzekania bezpośrednio na podstawie zapisów. I dokładnie tutaj zapisów artykułu 178 wymówi, że Trybunał bada ukazał się wywiad ze Eustachem Rylskim. Pozwolę też przyznawali, że ta decyzja prezesa Rzeczyńskiego to jest kolejna decyzja dla osób, które podważają wyroki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wrócą do swojego pytania, które zgadzają się z premier Beatą Szydło czy z powołaniem kancelarii Beatą Szydło, że decyzja wyroku w tej sytuacji Trybunału Konstytucyjnego nie należy publikować, a przecież publikacje wzięcie u kobiet tutaj nie bez nałogu, które uczłowieczają umijający żyć i dający żyć innym, ale ze stalową stroną w środku, niezawodnym instynktem moralnym, gość biorący sprawę lekko, ale zasadniczych, dramatycznych, a jak trzeba, patetyczne, bez koncesji na rzecz wykonania. I kiedy przeczytałem ten wywiad, a szczególnie ten fragment, pomyślałem sobie, to jest Maciej Maleńczuk, gdy mam być antykaszyńskim. Teraz na mojej fejsie też się pojawiają takie, Maćku, czekamy na woza, ja mam przywódcę, i nie zobaczy, i tak dalej. Masz wzięcie u kobiet luzak, nie bez nałogów. Zakładają tak, tak. Moc powszechnie obowiązującą. Żyjesz, umiejąc, umiesz żyć, dasz żyć innym, ale ze stalową stroną w środku, niezawodnym instynktem moralnym, gość biorący sprawę lekko, ale zasadniczy, dramatyczny, a jak trzeba, patetyczny. A wiesz, to jest pierwsza, to jest droga do tego, żeby mnie ktoś zastrzelił. To byłoby tak, to byłoby chyba najlepiej. Zastrzelono by mnie, ja już nic nie mówię, ale byłoby na tych sztandarach. No, a gdyby nie, przytam miałeś też się to szczęście i by nic się nie zginąłeś. Może to jest twoja rola. Słuchaj, ile jeszcze coverów możesz jeszcze, czy własnych też śpiewać, no? Wiesz co, zastanawiałem się, ale ja bym po prostu chyba nie szedł do tego samego basenu, wiesz, mi się wydaje, myślę, że to jest to łuka i w ogóle, jak potrzeba Pawła, że jestem, że właśnie nie chcę do tego kupić, to znaczy, nie chodzi o to, żebyś szedł do Sejmu, tylko żebyś stanął na czele jakiegoś ruchu, który wetknie tych posłów jakichś innych do tego Sejmu,
dano wam większość rządzącą. Ty nie musisz z tego Sejmu wchodzić. Właśnie przypadek pomogł mi, że pokazuje, że lepiej nie wchodzić, bo wtedy sprawy wychodzą na jaw. Ale mam zdaniem, tutaj realizuję już te założenia. Realizuję po prostu na swój sposób. Moje koncerty są w tym momencie. Są tam umowy polityczne różne i tak dalej. Ja prowadzę swoją politykę. Jestem z Dylanem, minister porównywać oczywiście. Ale czasem mi się wydaje, że więcej Dylan zrobił dla zakończenia wojny w Wietnamie niż Nixon. Czy tam Johnson to w ogóle niewiele zrobił, no Trump czy tam Johnson. Ale ta nowa ustawa ma jeszcze dwie rzeczy, że więcej zrobili artyści, dlatego żeby Ameryka się zmieniła, niż przewodniczącym zgromadzenia, no więc może czas na coś takiego w Polsce. Właśnie tych kandydatów. No wiesz co, jak ja byłem młody, miałem 20 lat, miałem długie włosy, byłem internacjonał, pisem, wesołe pytanie, a teraz jak ktoś ma 20 lat, to ma włosy krótkie, chodzi w planach, hajluje tylko może, tylko nie wiem, to chyba moda jest, mam nadzieję, że to jest moda, mody nasze się przemijają, tylko zastanawiam się, wiesz, jak w 90 latach powstał skinhead w Polsce, nie? I wtedy ci ludzie nie zajmują, że ten kart odnosi się bezpośrednio do Hitlera i w ogóle do obozów koncentracyjnych i tak dalej. Później minęło, nie wiem, z 10 lat, może z 15 się nie wiedzą, że ci sami to żyją. To jest wyduma, no to nie wiedziałeś. To jest swastem. Jeżeli ona tak mówi, to nie będziemy rozmawiać i odkrywać przed słuchaczami polskich wystąpień pozostających na Boga. Nowe autorskie programy Polskiego Radia w Radzie. Ameryka nie bierze przykład chory. Niech do Pana Boga. Zapraszam. Ola Boga. Ale do Pana Boga. Sporo tak zwanej młodzieży patriotycznej, którą uwiódł mit żołnierzy wyklętych. Żołnierze wyklętych to nawet nie ma co gadać, bo ja jestem z Podkarpacia i na wschód często jeździłem tam do tych wiosek i wspomnienia starych ludzi, na ten temat są po prostu wstrząsające. Dokładnie coś znam historię Żubryta, no to były takie rzeczy, ty pomogłeś mi i tak dalej. No ja tam nie wiem, więc może ty mógłbyś tych młodych ludzi wyciągnąć. No ale ja sam nie jestem młody. Wiesz, nie jesteś, mówi się za staruszkę, już uważaj. Ale widzę, że doskonale farbujesz włosy, więc wyglądasz dobrze, niech ci będzie tak. Przywożyć takiej farby, żeby wyglądała naturalnie. Generalnie tak, dobrze się ubierasz, no może być po prostu powieść lot na barykady. A potem wiesz, że sobie będzie, mam nadzieję, że barykady nie będą potrzebne. Mam nadzieję, że się uda wszystko rozegra w demokratyczny sposób. Jedno, co mi się kojarzy, oglądając telewizję, to cały czas ta piosenka mój na sobie, co by to jeszcze spieprzyć, panowie, co by to jeszcze... Teraz gorący czas, bo jutro w Ameryce wyborzy. To jest tak. Zostaniemy wykopani. Wykopie językowe pozwala przyjąć i przeprowadzenie ogólne sędziów EK powinno przedstawić więcej niż jednego kandydata na każdy ze stanowisk. Prezydent zaś może powołać wyłącznie osobę wskazaną w akcie zgromadzenia ogólnego. Że ci młodzi ludzie, którzy mnie hejtują i tak dalej, nie chcą być w ogóle w Europie. Trzeciego zaskarżonego zapisu, że sędzia może zgłosić jego kandydata w siebie albo innego sędziego. To się na antenę nie nada, to się na antenę nie nada. Bardzo prymitywne. Rozumiem, że po tej ostatniej piosence, po piosence i taki zrobiłem też wpis na fejsie o narodowcach, żeby sobie zrobili test DNA, czy nie są Żydami. Tak, bo w Polsce prawie każdy jest Żydem, tam w 1/6 podobno, nie? Czy nie są Żydami, czy czasem nie są Ukraińcami, czy nie są czasem Litwinami i tak dalej. Mi się wydaje, że jedyne są uratować te kraje w Europie Wschodniej, to Unia Słowiana, ale to jest taka mrzonka moja. Nie pojawia za jakiś czas, ale to jednak pod wodzą Słowian rosyjskich to nie byłoby. Właśnie z Rosją byłoby tutaj trudno, bo ta Rosja to tak trochę Słowianie, a trochę już nie Słowianie. No nie, to chyba należałoby ich wykluczyć z tego. No ale co, wykluczyć Rosję ze Słowiaństwa? Gogola, Czechowa? Nie można. Nie, tak to lepiej nie tworzyć Słowiaństwa. A powiedz mi, jednak twoja gęba dosyć znana jest. Tak, w sumie atakując z ich punktu widzenia narodowców, nie boisz się, że ktoś ci tą gębę obije? Najlepiej zablokować u operatora komórkowego funkcję SMS Premium. Jeśli tej blokady nie mamy, nie odpowiadać na SMS-y wysłane do naszych numerów, których nie znamy. Pod żadnym pozorem nie odzwaniać, bo opłata za połączenie też może być wysoka. Zmiana Sopotni jest cała wiadomość o treści. To nie jest tak, że po prostu ktoś przyjdzie i da mi w mordę i nie spotka się z żadną reakcją.
i SMS dotyczący rejestracji zamiarzona, został wysłany na pani pana numer. Tytuł pojawia się prośba o przesłanie treści kolejnej wiadomości z kodem rejestracyjnym. Nasza słuchaczka odpowiedziała, że niczego nie dostała i to wystarczyło, żeby do rachunku operator doliczył jej prawie 80 zł. Podobnie w przypadku w Polsce jest kilkaset. Miliczni zgłaszają sprawę na policję. Są unikność uciążliwych przesłuchań i policyjnych procedur. Obawiają się, że ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu sprawa i tak zostanie umorzona, a włodzieje w ten sposób to nieodpowiedzialny człowiek, nie słuchajcie, bo przecież on nie ma prawa się wypowiadać, nie? Bardzo często ja słyszę, że właśnie przez to, że się przyznałem do tego, że zrobiłem jakieś narkotyki, przepraszam bardzo, ale w parlamencie obok pana Kaczyńskiego siedzi niejaki pies. Główne uroczystości z udziałem 150 biskupów, z których ponad 100 wciąż jest aktywny zawodowo, odbyły się w sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Lourdes, ale także we wszystkich kościołach diecezji we Francji. Sprawiano dzisiaj nabożeństwa z udziałem duchownych, zakonników i wiernych w intencji ofiar tego dnia. Wiele z nich opowiada dzisiaj w mediach o swoich ciężkich doświadczeniach. Są osoby, które były molestowane seksualnie przez księży, ale mimo tego nie odeszły od wiary, wciąż są chrześcijanami, katolikami i w modlitwie widzą możliwość ucieczki przed koszmarnymi wspomnieniami. Modlą się także za strasku przyczynów. Episkopat Francji na spotkaniu w Lourdes podkreślił, że ma ono podwójny charakter. Przede wszystkim chodzi o modlitwę za ofiary pedofilii, ale jest to także prośba o przebaczenie, iż tak długo Kościół milczał w tej sprawie. W kwietniu tego roku biskupi powołali stałą komisję do spraw walki z pedofilią. Komisja złożona z duchownych i od świeckich zaleca biskupom, by w tej sprawie przyjęli strategię zerowej tolerancji. Paryż Marek Nie dam się namówić. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne, natomiast temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr na ogół słaby i niejakowany. To nie jest tak, jak się nie układa się politycznie, bo straci się tak. A jeżeli narodowcy zaczną przychodzić na twoje koncerty, jest rybę. Radio 24. Wszystko. Jak na razie jeszcze nikt nie przyszedł. Kiedyś przyszło kółko różańcowe. Bo dziś się wyczytali, że jest mężczyzna, ale to grunt był bankiet Porsche. Bankiet Porsche, kółko różańcowe. Stali tam biedni, jakże ja sobie myśleli, może im herbatę tam zaniosę. Czy coś. I poszedłem po herbatę i kanapki, ale jak już tam zaszedłem, to już ich tam nie było. Chciałem im dać herbaty, bo marsli. I w ogóle wydaje mi się, że gdyby ktoś przyszedł, próbował mi pikiet czy coś, to ja bym wyszedł do takich ludzi i normalnie z nimi rozmawiam. Ale pan zapas po wyznaniu Natalii Przybysz, ona moim zdaniem to była przesada. To rozwiązanie, które zresztą było... No, że no, w dzisiejszych czasach ale wyjeżdżanie z takimi rzeczami już mogło sobie darować, no, bo to jest ja uważam, że takie coming-outy są ważne, tak? Tym bardziej, że coming-outy przecież każdy tysięcy kobiet w Polsce przeszło, każda kobieta również żony, żądanów z pierwszej, drugiej, trzeciej, ale między innymi mamy to, co mamy, bo hipokryzja czy strach nie pozwalała o tym mówić. To jest dłuższyzna, ja jestem fanem Gabrieli Zapolskiej i uważam, że ona naprawdę doskonały sposób scharakteryzowała Polaka. Jak się czyta o Kołtunie, wiesz co to jest Kołtun? To jest tak, no Kołtun to Kołtun. Przecież na sam, jeszcze na początku XX wieku jest bardzo mądrzy profesorowie wychodzili z całkiem poważnymi wykładami, że ścięcie Kołtuna wcale nie powoduje zgonu. W Polsce obecnie jest to kwota 3000 ludzi, nie to całe życie robiłem, cieszę się stosunkowo z niedawna od 6 lat, wcześniej sobie wycinałem Kołtunę po prostu już jedynym bardzo dobrym życiem. Tak jest, ścięcie Kołtuna nie powoduje śmierć, proszę Państwa. Ale cały czas Kołtun w Polakach jest. Mam wrażenie, że tej chwili strasznie podniósł głowę. I zastanawiam się, co te wszystkie panie w Kukiz 15, ale też panie w PiSie i tak dalej, no przecież one też na pewno robią skarpanki, nie oszukujmy się. Ale nigdy od nich tego nie usłyszymy, dlatego tym cenniejszy jest głos moim zdaniem Natalii Przybysz. Mam nadzieję, że zasiałem ziarno, że za kilka miesięcy, tak, zasiałem ziarno we mnie zadowolony, zaraz teraz ten pójdę gdzie. Niech nie dojrzewali, na przykład, jeżeli wrócisz jako przywódca zapowiada. Nie przeswieszczają Stachego Różskiego z dzięki za spotkanie, które nie straszą mnie. Teraz informacje. Dziękuję Państwu. No, różnych podatników. To są na przykład osoby zarabiające incydentami, niewielkie kwoty, czy na przykład studenci, tak? Ale też osoby, które zarabiają całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tok.fm.pl ukośnik audycje. To są osoby, które pracują stale. Już nie samo te 26 listopada w Warszawie był koeficjentem kompensacyjnym Krzyżowa Kołusznicy. Piąte to Lwowskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016. Kwota wolną podatku to jest kwestia mówienia tym osobom najniżej zarabiającym. Jeśli to się w ogóle interpretowali, jeśli porównać do tego, jak wyglądają
płacą w Polsce, mam na myśli tutaj płacę minimalną, na pewno nie średni zarobek, to ten reżim między wysokością płacy minimalnej od 12% tej płacy, a kwotą wolną od podatku 51 zł rocznie, to jest to ogromna dokładnie. Mniej więcej rok temu, kiedy spotykaliśmy się na tym studiu i dyskutowaliśmy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywoływaliśmy argumenty, jakie stały za zadbaniem tego wyroku. No i tutaj Trybunał Konstytucyjny powoływał się na zasady sprawiedliwości społecznej i zaufania do państwa. Odwoływał się do tego, że kwota wolna od podatku nie była waloryzowana przez dłuższy czas, a kiedy była waloryzowana, to były to waloryzacje niewielkie. W roku 2000 ta kwota wynosiła około 2300 zł, obecnie kosztuje ponad 3000 zł, więc ta podwyżka w ciągu na kilkunastu lat, a w zasadzie 2009 roku, do niewielka, to jest jakby na kilkaset złotych, a w tym całym czasie płaca minimalna, płaca średnia, troszkę dużo więcej. Mam na myśli oczywiście nie tylko podwyżkę nominalną, ale procentową. Ten wzrost kwoty wolnej idzie za realiami rynkowymi. To na to specjalista. Tak, ten wzrost kredytu gotówkowego nie wzrosną. I bank to gwarantuje. Zaś kredyt gotówkowy, którego lata nie wzrośnie. Wszystko to zależy od tego, jaki model przyjmie. Bo możemy sobie powiedzieć, że nie potrzebujemy kwoty wolnej od podatku. To jest instrument w całym okresie umów politycznych. Niekoniecznie jest nieważne. Możemy sobie wyobrazić takie systemy, w których tej kwoty wolnej od podatku nie ma w ogóle. Natomiast Kwestia progresji podatkowej jest związana z tym, że osoby wyżej zarabiające zarabiają nieproporcjonalnie więcej w stosunku do tych osób, które zarabiają nieproporcjonalnie.
że wypłatę na jasność, ja nie dyskutuję z tym, że są progi podatkowe. Co się stało? Niech będę. No, Maciej Zagrocki, być może dobry, ci, gościa audycji. Co się stało, jest pan Borys Budka, Platforma Obywatelska, Polityka Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czasami się chwalę, że ja wiem, co się stało, a dzisiaj powiem szczerze, że nie bardzo wiem, co się stało. Myślę oczywiście o tym wszystkim, co się od rana działo Trybunałem Konstytucyjnym, bo na wniosek pana partii Nowoczesnej Trybunał miał składać przepisy o wyłanianiu kandydatów na prezesa Trybunału. No i o 9 się miał zebrać, ale się nie zebrał, bo zależy wszystko od modelu, jaki dlatego, że trójka sędziów, którzy do tej pory orzekali, trójka nowych sędziów, którzy zostali wyłonieni przez obecną większość, zamontowała się, zerwała kworum, nie wymagane ustawą do składu pełno, pełnego składu Trybunału, twierdząc, że nie będą nagle, że nie będą orzekać, ponieważ prezes Trybunału nie chce dopuścić do orzekania innej trójki, to znaczy trzech sędziów, Ciocha Morawskiego i Muszyńskiego, którzy sędziami są tylko według siebie i prawników PiS-u. Znaczy są to trzy osoby, które zostały w sposób nielegalny wybrane przez Sejm tej kadencji, bowiem Trybunał Konstytucyjny we wyroku z 3 grudnia ubiegłego roku wyraźnie wskazał, miejsca, na które zostali wybrani ci sędziowie, były prawidłowo obsadzone, a co za tym idzie, jakiekolwiek czynności dotyczące tych kandydatów były po prostu nieważne. Oni z uporem maniaka twierdzą, że są sędziami Trybunału i dzisiaj do tego głosu dołączyli się ta pozostała trójka, tylko po to, by zerwać kształt pięciu sędziów. 3 grudnia powiedział tak. Pięciu sędziów było wiadomo, kto to dobry, kto to niedobry. Trzech prawidłowo, ponieważ podstawa prawna jest zgodna z konstytucją, a trójka nieprawidłowo. Skoro tak, no to logicznie rozumując, skoro trzech podstawa była prawidłowa, te mandaty są obsadzone i żaden Sejm, żaden prezydent nie może tego faktu zmienić. Dlaczego? Konstytucja Rzeczpospolitej mówi o tym. Sędzia wybierany jest na 9-letnią kadencję. Mówię o sędziach Trybunału. Koniec, kropka. Gdyby prezydent Rzeczpospolitej zaczekał do 3 grudnia do tego wyroku, nie byłoby tego bałaganu.